Witam Państwa. Jedna z moich firm od wielu lat zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. A jeśli nieruchomości, to też umowy najmu, wynajmu nieruchomości. No i powiem szczerze, że kiedyś była to dla nas czarna magia, czyli nie wiedzieliśmy jak, nie wiedzieliśmy skąd, nie wiedzieliśmy co te umowy mają w sobie mieć, więc drukowaliśmy z internetu. I dziś sobie o tym wszystkim porozmawiamy z panem Leszkiem Janczewskim. Witam. Witam. Może na początek, bo temat najmu, nieruchomości, mieszkań to temat rzeka. Może sobie tak to troszkę podzielimy. Pierwszy punkt naszej rozmowy, dla Was te informacje, dla naszych widzów, to w jaki sposób znajdować w ogóle i weryfikować tego, kto w tej naszej nieruchomości powinien mieszkać. No bo wiadomo, że wystawić ogłoszenie jest prosto, odebrać telefon i powiedzieć, że aktualne i ktoś nas poprosi, super, ja chcę od jutra mieszkać. Wesoło, fajne mieszkanie, wprowadzam się. My zainwestowaliśmy w nieruchomość, czy to kupiliśmy, czy wyremontowaliśmy, a potem chcemy mieć spokój, żeby ten nasz najemca był no po prostu odpowiedni, czyli żeby był wypłacalny. W jaki sposób, panie Leszku, jakie są pana doświadczenia w tym temacie, bo wiem, że też pan ma swoje nieruchomości i też klientów, których obsługuje w tym temacie, jak zweryfikować, żeby ta osoba lub ta firma, najlepiej może na osobie się skupmy fizycznej, co powinniśmy sprawdzić, żeby mieć chociaż jakąś większą pewność, że ta osoba nie będzie nas oszukiwać i nie będzie płacić. Dokładnie tak. Temat najmów, czy to długoterminowych, czy krótkoterminowych, to jest temat rzeka. Mhm. I faktycznie w kancelarii ostatnimi czasy mamy w związku z tym dość dużo problemów, które są przekazywane do kancelarii przez naszych kontrolerów. No właśnie. To co zrobić, żeby tych problemów nie przekazywać do Was? Zacznijmy od tego, dobra, że rzeczywiście jest różnica między najemcą w postaci osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a osoby prawnej lub osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku braku płatności łatwiej jest pozbyć się, nie wchodząc w szczegóły, firmy. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest naprawdę szereg problemów, które pomimo tego, że taka osoba nie wywiązuje się z umowy, no, nadal mieszka w naszej nieruchomości. Dobra. Bo ważnym tematem jest weryfikacja najemcy. Czyli ten punkt numer jeden, weryfikacja. Punkt numer jeden. Jak to zrobić? Dzwoni do nas, załóżmy, wystawia pan ogłoszenie, ma pan mieszkanie, kawalerkę w Katowicach i dzwoni jakaś dziewczyna, jakaś osoba, jakiś facet, chce wynająć i mówi, jestem zainteresowany. Tak jest. Jakie pytania mu zadać? Pierwszą weryfikacją jest kwestia, czy najemcę, potencjalnego najemcę, stać na kaucję. Zazwyczaj kaucje są do 3 miesięcy, są to kaucje zwrotne, rozliczane pod pewnymi warunkami, od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Jeżeli taka osoba mówi, że nie stać ją na kaucję, nie ma kaucji, lub stać ją tylko na miesięczną kaucję, no to już pewnego rodzaju światełko ostrzegawcze. Albo prosi, że za 2 miesiące zapłaci tą kaucję. No właśnie. Osoby poważne, które chcą mieszkać w tym mieszkaniu, które, tak jak pan słusznie powiedział, jest wyremontowane, kupę nakładu pieniężnego tam przekazaliśmy, środków pieniężnych przekazaliśmy. Kaucja. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, weryfikacja kaucji. Jak ktoś nie ma, to po prostu odpuszczamy i szukamy na następnym. Przy rozmowie wstępnej z taką osobą chętnie uważam, że poruszyłbym temat, gdzie pracuje. Mhm. Gdzie jest zatrudniona, czy ma umowę na stałe, czy ma umowę zlecenie, ile danej firmie pracuje miesięcy czy lat. Niech przekaże nam informacje dotyczące pracodawcy. Czy my prosimy właśnie o kontakt do pracodawcy, no bo ta osoba może też to wymyślić wszystko. Możemy poprosić, ale niekoniecznie musimy kontaktować się z pracodawcą. Mhm. A co potrzebujemy, żeby zweryfikować? No bo jak zweryfikować? Czy jakaś umowa o pracę, którą my możemy sobie zerknąć ewentualnie, którą przyniesie? Czy jakiś skan umowy, że widać tam termin zatrudnienia i sprawdzamy? Możemy zweryfikować? Możemy zadzwonić w ogóle do pracodawcy i zapytać o konkretne nazwisko, czy ta osoba pracuje? Jak to, czy tego nie robimy? Znaczy, pytam o takie zakładam, zasady, że jeżeli będzie nam przedstawiona do wglądu umowa o pracę, to nie trzeba to będzie weryfikować. Czyli to, że osoba już przyniesie nam taką umowę, to już jest tak jakby taki oznaka dobrej woli, że raczej ta osoba nie chce. W pewnym sensie gwarancja. Dobra, pierwszy kaucja, drugi umowa i że na stałe pracuje, ma kasę, może płacić co miesiąc. Czy coś jeszcze jest? W najmie u naszych sąsiadach, mówię o Niemczech, zwyczajem jest okazywanie PIT-u rocznego. O, aż tak? Aż tak.
U nas jakby tego zwyczaju nie ma. Często potencjalni najemcy są zażenowani wręcz, że prosimy o tego rodzaju informacje, ale w sumie dlaczego nie? Jeżeli zakładamy, że współpraca będzie oparta na zasadach wzajemności i szacunku wobec siebie, to też dotyczy oczywiście pieniędzy przekazywanych na rzecz wynajmującego, to taki PIT może być okazany. Ja jakby z tym nie widzę większego problemu. Dobra, czyli tu kwestia tak jakby potwierdzenia kondycji wiarygodności. Wiarygodności finansowej tej osoby możemy sprawdzić. Jeszcze jest jedna rzecz, o której w zasadzie ja kiedyś zostałem zapytany, jak wynajmowałem swoje mieszkanie. Czy wcześniej gdzieś mieszkałem? Czy wcześniej gdzieś wynajmowałem? Czy jestem w stanie jakby potwierdzić, że wcześniej nie było ze mną kłopotów? Czy to jest dobry sposób? Mieliśmy zdarzenie w kancelarii jakiś czas temu, gdzie najemca był wytrawnym graczem. Nie chcę użyć tutaj mocniejszych słów, to znaczy oszukiwał poszczególnych wynajmujących. Po kolei, tak? Gdzieś i sobie tak na rynku. Jeżeli rzeczywiście zmieniał lokal co 2-3 miesiące, szukając cały czas lepszej oferty, tańszej oferty, wykorzystując opieszałość wynajmującego i uczciwość wynajmującego, to zadane pytanie też nie powinno jakby rodzić problemów po stronie najemcy, tak? Oczywiście możemy się spytać, pytanie, czy taka informacja doczeka się odpowiedzi. Okej. Czyli każdy, bym powiedział, uciekanie od odpowiedzi na proste pytanie w zasadzie będzie taką czerwoną lampką, że osoba może coś ukrywać. Tak naprawdę podstawą jest rozmowa w cztery oczy. Podstawą jest rozmowa w cztery oczy, musimy zaufać swojej intuicji, a to, o czym powiedziałem wcześniej, według mnie jest niezbędne, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, nie zawsze możemy spodziewać się, że otrzymamy to, co chcemy. Dobra, to weryfikację, przynajmniej wstępną, myślę, ale tych punktów było tutaj sporo. Tak jest. Mamy tego potencjalnego naszego najemcę, który będzie nam płacił i będzie mieszkał i będziemy mieli z niego radość i zysk, no bo po to tą nieruchomość wynajmujemy. Oczywiście. Umowa, która tutaj przed nami leży. Umowy nie szukamy w Google'ach, tak? Czyli nie wpisujemy umowa najmu, PDF, ściągamy, 2, 3, 4, sprawdzamy, która ma więcej kartek, to tam drukujemy i zanosimy. Co tutaj w tej umowie powinno być? No wiadomo, że powinny być dane, powinien być adres, powinien być okres. Może przeanalizujmy tą umowę, którą mamy z takich, bym powiedział, najważniejszych rzeczy, bo większość osób wie, że powinny być dane, adres mieszkania, na jaki okres, jaka kwota, ale co jest najistotniejsze, myślę, albo kilka elementów istotnych właśnie w tych później sytuacjach spornych, że sprawdźmy w umowie, czy to jest, czy tego nie ma. Jest to wzór umowy, który wypracowaliśmy w kancelarii. Posługujemy się tym wzorem od dobrych paru lat. Czy on jest edytowalny cały czas? Cały czas dopisujecie jeszcze jakieś rzeczy, które... Myślę, że wychwyciliśmy większość sytuacji, które mogą być zagrożeniem dla wynajmującego, czyli de facto dla naszych klientów. Ile ona ma stron, tak z ciekawości? A nawet nie wiem. Bo to tak czasami widziałem... Sześć stron. No to też, jak widać, nie mało. Widzę, że mała czcionka, więc tych punktów trochę jest. Sześć. Dokładnie tak. Przede wszystkim pytanie, do jakich celów najemca chce wykorzystać nasz lokal? To powinno być sprecyzowane w umowie. Czyli cele mieszkaniowe to najczęściej chyba? Tak? Najczęściej, aczkolwiek zdarzało się też tak, że pomimo tego, że najemca deklaruje cele mieszkaniowe, prowadzi tam działalność. Kolejna rzecz. Ile osób ma przebywać w danym lokalu? Były takie sytuacje, że pomimo deklaracji jednej osoby, było tam cztery osoby. Co miało przełożenie na ceny związane ze śmieciami, z elektryką, z mediami, ogólnie rzecz biorąc, prawda? Bardzo, bardzo istotna rzecz. Kolejna rzecz. Przy podpisywaniu umowy ważne, bezwzględne, rzekłbym, jest pisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Ja preferuję taki protokół nie tylko na piśmie, ale poparty dokumentacją fotograficzną. Okej, a co na tych zdjęciach? Stan lokalu w momencie zdania lokalu. Żeby nie było takiej sytuacji, na przykład znowu, że kuchnia, która jest praktycznie nowa, po miesiącu, roku, dwóch latach jest zdewastowana.
szafka odpada, są zbite szybki, podłoga porysowana i tak dalej, i tak dalej. Czyli im więcej zdjęć, bardziej szczegółowych, szczególnie tych elementów, które są cenne, drogie, były może jakieś właśnie stoły lepszej jakości, może jakiś sprzęt AGD, który po prostu był drogi, to zrobić im więcej szczegółowych zdjęć, które wydrukujemy, tak, dołączamy do umowy i te wszystkie zdjęcia muszą być pokazane przy podpisaniu umowy i podpisane przez przyznające, tak? Czyli w postaci załącznika do umowy. Bezwzględnie, żeby potem nie było sytuacji, że on tego nie zniszczył, prawda? Czyli protokół zawsze odbiorczy, niezbędny do umowy. I informacja, że najemca zapoznał się ze stanem faktycznym, popartym protokołem zdawczo-odbiorczym i nie wnosi żadnych uwag. Okej, czyli to jest punkt, który musi być w umowie i ta osoba... Zdecydowanie powinien być. Ja oczywiście nie będę omawiał każdego punktu, umowy, oczywiście, bo tego jest dużo. Ale tak właśnie pytam o takie szczególne, bo widziałem wielokrotnie, że były umowy bez protokołów zdawczych, a o zdjęciach już nie... Kolejna rzecz, porozmawiamy o pieniądzach. To znaczy... To lubię. To znaczy, co płaci najemca? Czynsz to jest jedna rzecz, kaucję już mówiliśmy. Tak. Natomiast jest szereg opłat dodatkowych. I teraz tak naprawdę zależy od tego, jakim lokalem dysponujemy. Inne opłaty dodatkowe są w kamienicy, którą wynajmujemy, a inne opłaty dodatkowe są w kawalerce. Tak. Zazwyczaj są to media. Zazwyczaj jest to opłata dla spółdzielni, dla wspólnoty, jeżeli taka wspólnota jest. Jest to opłata niezależna. W media rozumiem woda, ogrzewanie, prąd. Prąd. Natomiast są też części wspólne. Mówię teraz o lokalu, który jest powiedzmy nieco większy w postaci lokalu w kamienicy, którą zarządzamy. Opłaty wspólne dotyczące ochrony, utrzymania serwisu, podwórka, kotłów, monitoringu. Trzeba te opłaty uwzględnić przy podpisywaniu tego typu umowy, prawda? Żeby nie okazało się tak, że na przykład serwis pieca, który dokonywany jest dwa razy w roku i wynosi 500 zł, będzie naszym tylko kosztem. Według mnie ten koszt powinien być równo podzielony na poszczególnych najemców. Okej. Myślę, że ważna rzecz, bo no w sytuacji, jak ten serwis się dzieje i później trzeba zapłacić, no to potem jest sytuacja sporna, że tutaj proszę fakturę, ale przecież dlaczego ja to mam płacić, tego nie ma w umowie. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, lepiej spisać to wszystko, ustalić na spotkaniu, podzielić nawet to na pół, niż później mieć sytuację. Dlatego ta umowa ma tyle stron, stron i sporo widzę punktów. Kolejna rzecz, troszkę skaczemy z tematu na temat, ale... Kaucja. Jak rozliczona jest kaucja w momencie rozwiązania umowy? Lub w trakcie obowiązywania umowy? Powinien być zapis, który pozwala nam na przykład zaliczenie miesiąca kaucji, stąd też sugerowałem 3 miesiące, w momencie braku płatności za jeden czynsz. Kaucja powinna być rozliczona w momencie, gdy na przykład mamy szkody wyrządzone przez najemcę. Czy to właśnie w tej kuchni, o której mówiłem wcześniej, czy na przykład w zniszczeniu ruchomości, wersalki, stolika. Czemu mamy za to płacić? No tak. Od tego jest zabezpieczenie w postaci kaucji, prawda? Były takie sytuacje, bardzo często uważam, że lepiej się tutaj zabezpieczyć w ten sposób. Idźmy dalej. Też myślę, że istotny element, który ja prywatnie też miałem, czas rozliczenia tej kaucji. Bo niektórym się wydaje, że dzień wyjścia z mieszkania, jeśli się tą umowę rozwiązuje, to jest dzień rozliczenia kaucji. A często w tych umowach jest, że czas rozliczenia kaucji jest nawet tam do 30 dni roboczych. Jeśli faktycznie jest tak w umowie, no to znaczy, że tak jest. Taka jest możliwość. Tak? Generalnie przed rozliczeniem kaucji mamy znowu protokół zdawczo-odbiorczy, gdzie najemca przekazuje nam lokal, zakładam, że stanie niezniszczonym, wtedy kaucja ulega zwrotowi w całości. Dobra. Jeśli mamy też te wszystkie media porozliczane, inne i tak dalej. Bo wiadomo, że najlepiej chyba media, które są, jeśli właściciel chce przepisać na osobę, która mieszka, tak? No bo jeśli są zadłużenia w mediach, no to są zadłużenia na nazwisko, a nie na właściciela mieszkania. Zwyczajowo, chociaż oczywiście są wyjątki, media w postaci prądu, czyli umowy w naszym przypadku z Tauronem, może, a wręcz powinien, leży to w naszym interesie, taką umowę powinien najemca podpisać osobiście z Tauronem. W tym momencie rzeczywiście, jakby nawet było zadłużenie, no to nie jest jakby nasz Tak, to nie jest na problem. Adresie, tylko jest na konkretnym nazwisku, nie? Dokładnie tak. Dobra, dokładnie to też istotne.
Kolejna rzecz. Do czego zobowiązany jest najemca i co warto, szanowni państwo, żeby było to w umowie umieszczone? Tu już chyba mówiłem, cel mieszkania. Na jaki cel jest umowa podpisana? Bezwzględnie utrzymanie należytego stanu technicznego. Powinien wynajmujący mieć taką możliwość jak wypowiedzenie umowy na przykład w trybie dwutygodniowym lub bezwzględnie obowiązującym w trybie natychmiastowym, jeśli widzimy, że najemca dewastuje lokal, tak? Albo go używa niezgodnie z celem... Z celem, który jest wpisany, tak? W umowie, jak najbardziej. Kolejna rzecz. Przeprowadzenie bieżącej konserwacji i napraw lokalu na własny koszt. Zresztą to precyzuje kodeks cywilny. Grubsze naprawy, posłużę się tutaj kolokwializmem, są po stronie wynajmującego. Natomiast naprawa klamek, naprawa... Proste rzeczy takie, które się psują na bieżąco. Najemca. Najemca. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, ujętego w regulaminach. Znów odnoszę się do większej nieruchomości typu kamienica. Jeśli jest więcej lokatorów, więcej najemców, mogą być to osoby w różnym wieku, proponowałbym sporządzić regulamin wspólnoty, regulamin dotyczący zasad współżycia społecznego w danej lokalizacji. Czyli to dodatkowy dokument jako regulamin, żebyśmy też mieli spisane, że w umowie mamy te zasady życia takiego wspólnego, tak, społeczności jakiejś, które reguluje regulamin, który jest na przykład tak załącznikiem jest, kolejnym. Podpisany przez najemcę. Kolejna rzecz. Powinniśmy w umowie najmu przewidzieć możliwość weryfikacji użytkowania danego lokalu przez wynajmującego. Na przykład raz w miesiącu wpadamy do najemcy na przysłowiową kawę, tak? A jednocześnie mamy możliwość weryfikacji, czy ten lokal nie jest dewastowany, nie jest zniszczony. Czyli mamy wpisane w umowie, że możemy sobie do tego mieszkania przyjechać, ustalić wcześniejszy termin i podjechać na tą przysłowiową kawę, gdzie widzimy, co tam się dzieje w tym mieszkaniu. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest jakby, to są jakby najważniejsze elementy. Okej, proszę mi powiedzieć, panie Leszku, jak wygląda w ogóle forma, bo tych form podpisywania umowy jest wiele. Możemy ściągnąć umowę samemu, z czego raczej nie radzimy. Tutaj widzimy, że umowa jest profesjonalna. Wiele, myślę, sytuacji jest tutaj wplecionych, takich życiowych. Ale gdzie tę umowę podpisać? Bo coraz popularniejszy jest ten najem okazjonalny. Się to pojawia coraz częściej. Co to dokładnie oznacza? I tak naprawdę, czy to ma plusy, czy to ma minusy, czy to jest lepsze, gorsze? Wszystkim zainteresowanym w dłuższym najmie długoterminowym stanowczo polecam formę podpisania umowy najmu u notariuszu, u notariusza. Czyli najem okazjonalny to jest to podpisana umowa u notariusza. Co nam to daje? Dlaczego, co nam to daje? Może zacznę od minusów. Tak? Nie każdy najemca, który ma powiedzmy nie do końca uczciwe intencje, zdecyduje się i do notariusza zapłacić, powiedzmy, do 400-500 zł na swój koszt. Czyli to jest koszt najemcy, tak? To jest, no, zazwyczaj, znaczy to jest kwestia ułożenia się stron. Natomiast wydaje mi się, że to powinien być koszt zdecydowanie najemcy, ewentualnie koszt to rozkładamy na dwie równe części. Natomiast bezwzględnie, i to jest jakby najistotniejszy element najmu okazjonalnego, taki najemca powinien wskazać adres, gdzie w razie eksmisji będzie on zmuszony przeprowadzić się. Mamy istotną różnicę między umową najmu normalnego, powiedzmy zwykłą, tak, standardowego i okazjonalnego. Bo w zwykłej umowie nie ma tego adresu podanego. Absolutnie nie. Bardzo często są sytuacje, gdzie podpisujemy standardową umowę najmu bez notariusza, gdzie najemca nam nie płaci. Korzystamy z zapisów umowy, wypowiadamy mu w trybie natychmiastowym, na przykład z uwagi na 2 miesiące braku czynszu. No i co z tego? Idziemy do sądu, rozprawa, proces trwa 2 lata, rok, półtorej. Dostajemy klauzulę wykonalności i dochodzi do eksmisji. Jest pewna luka, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie,
w prawie, gdzie tak naprawdę mając tytuł wykonalności, komornik nie jest w stanie eksmitować danej osoby na bruku. Mówię oczywiście znów o osobach nieprowadzących działalności gospodarczej. Musi być wskazany lokal zastępczy, natomiast nim odpowiednia instytucja taki lokal wskaże, może upłynąć kolejny miesiąc, dwa, trzy miesiące. Czyli podsumowując, umowa najmu okazjonalnego spisywana u notariusza, gdzie wskazywany jest też w tej umowie adres ewentualny, tak, dodatkowy w sytuacji jakiejś kryzysowej, kiedy najemca nie może płacić, no daje nam taką, czy mogę użyć słowa gwarancję, że w sytuacji, kiedy coś się dzieje, to osoba może spokojnie z tego mieszkania naszego wyjść. No bo to jest dla nas sytuacja jakaś kryzysowa, jakby się coś działo, nie? Że I strata pieniędzy, czas. Także tutaj najemca zobowiązuje się do dobrowolnego poddania się egzekucji i opróżnienia i wydania lokalu, wskazując jednocześnie adres, gdzie ta eksmisja ma być dokonana. Okay. Czyli de facto zyskujemy, szanowni państwo, nie dość, że na czasie procesu, bo w przypadku, gdy najemca nie wywiązuje się z swoich obowiązków, jest wypowiedzenie umowy, jest nabijana klauzula wykonalności na tym akcie, więc oszczędzamy przynajmniej te 6 miesięcy, to jeszcze tak naprawdę nie powinno być problemu przy eksmisji. Okej, czyli to jest, myślę, taka kropka nad i, która myślę powinna być tutaj brana pod uwagę przy szukaniu najemcy. Nie tylko weryfikacja, nie tylko ściągnięcie umowy, ale też wzięcie uwagi, żeby ta umowa była dobra i jednak podpisanie najlepiej u notariusza, żebyśmy mieli pewność, że ten adres pojawi się tam. No i to, co pan powiedział, że samo podpisywanie umowy u notariusza i informowanie, że to jest umowa najmu okazjonalnego, sprawi, że najprawdopodobniej sprawi, ale w większości pewnie przypadków, że ci, którzy chcą kombinować, nie pójdą do tego notariusza. Jeśli oni mają czyste intencje. Odsieją się, tak, oni się odsieją. Ci, którzy mają brudne intencje, nieczyste, oni się odsieją już na tym etapie. I myślę, że to jest dobre, bo już przyjdą tylko ci faktycznie zainteresowani z kaucją, z ewentualnym mieszkaniem zastępczym, po prostu ludzie, którzy chcą mieszkać, a nie kombinować. Ja wychodzę z założenia, że warto czasami obniżyć czynsz, natomiast warto znaleźć partnera w postaci wiarygodnego najemcy, poprzez oczywiście zabezpieczenia, o których mówiliśmy, czyli i najem okazjonalny, i weryfikacja PIT-u, i miejsca pracy, i tak dalej. Myślę, że traktując najem nieruchomości, często traktujemy to jako długoterminową inwestycję. Ta inwestycja długoterminowa ma sens wtedy, gdy mamy pewnych klientów, czytaj najemców. Super. Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, bo bardzo dobrze zakończone i podsumowane, że warto zainwestować też w to nasze mieszkanie i w całość tego procesu znalezienia dobrego, rzetelnego najemcy. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.